Che Polska ma. Znawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Witam serdecznie pani doktor, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani doktor, dzisiaj 24 dzień stycznia, a to wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, więc najpierw najserdeczniejsze życzenia z okazji tego patronalnego święta, a dalej porozmawiajmy o dziennikarstwie. Jak ono dzisiaj wygląda, jak wyglądać powinno kształcenie dziennikarzy. No i dziennikarz, czyli kto? No więc przede wszystkim życzenia oczywiście dla ojców, redaktorystów, dla całego Radia Maryja, dla wszystkich, którzy pracują, posługują w tej redakcji. Wielkie, wielkie życzenia, podziękowania, to jest wasz dzień. Także tutaj przede wszystkim na początek to muszę to powiedzieć. Chyba także mam wrażenie, także w imieniu wszystkich słuchaczy. Dziękuję. Bardzo gorąco. Natomiast jeżeli przy okazji tej wspaniałej świętego Franciszka Salezego, wspaniałej przecież postaci, bardzo dobrze, że możemy mówić także i o mediach, o kondycji mediów, postawić sobie pytanie, czemu służą, jakie są ich główne zadania, no i w gruncie rzeczy jak wychowywać do tego zawodu, jak kształcić, to wszystko nie jest proste, a przy okazji jeszcze postaci świętego Franciszka Salezego, no to warto powiedzieć, że to taki XVII-wieczny doktor Kościoła, biskup Kościoła, postać nietuzinkowa, niebanalna. On napisał właściwie pierwszy taki poradnik życia duchowego dla świeckich właśnie. Zajmował się świeckimi. Był, no, oprócz tego, że był ascetą, no to zasłynął ze wspaniałych mów. Był wspaniałym kaznodzieją. Doskonale rozumiał problemy ludzi świeckich. Był przy tym bardzo też delikatny, taki miał bardzo głęboką empatię dla swoich słuchaczy. I to można powiedzieć, to są cechy, które są dzisiaj wymagane przede wszystkim od dziennikarzy także. Właśnie dziennikarz, gdybyśmy prawdopodobnie prześledzili psychologicznie, głęboko sylwetkę świętego Franciszka Salezego, poczynając od tego momentu, kiedy miał moment takiego wielkiego załamania duchowego, psychicznego, kiedy był przekonany, że trafi do piekła, miał wizję piekła. I to był tym przerażony i ta wizja właściwie zmieniła cały, przewartościowała całe jego życie. Więc właściwie tak można ojcze powiedzieć, że gdyby każdy z nas, dziennikarzy świeckich, nie tylko po prostu służący mediom w mediach, przeszedł troszkę taką duchową drogę świętego Franciszka Salezego, to myślę, że te media byłyby troszkę inne niż dzisiaj są. No właśnie. A jakie są dzisiaj? No właśnie. Tak. Dzisiaj są takie, że przede wszystkim jeżeli powiemy, że informacja rządzi światem, to nie przesadzimy. Dlatego, że spójrzmy, jeżeli mówimy o ekonomii, o gospodarce, o społeczeństwie, o szerokiej debacie publicznej, to właściwie bez mediów nie bylibyśmy odcięci od różnych ważnych rzeczy, które nam służą na co dzień, z którymi musimy być, żyć i istnieć. Nawet jeżeli nie czytamy prasy, nie sięgamy do telewizji, to jednak chcąc, nie chcąc, poprzez media mamy kontakt z rzeczywistością bardziej lub mniej. To jest więc pierwszy ten kanał informacyjny. Bez względu na to,
i łączności z rzeczywistością, też łączności ze społeczeństwem, łączności z drugim człowiekiem. Ja już tutaj pomijam te wszystkie media społecznościowe, prawda, które są i które służą nam bardzo, bardziej lub mniej, ale jednak służą. Więc ta pierwsza funkcja, bym chciała powiedzieć tak, kanał informacyjny, bez względu na to, jakie to jest medium. Druga sprawa, animowanie szerokiej debaty publicznej, a więc łączenie poszczególnych członków społeczeństwa, narodu, państwa ze sobą i ułatwianie im porozumienia i przez to w jakiś sposób prowadzenie do większego zrozumienia, do pogłębienia naszej relacji. Oczywiście media mogą zaburzać tę relację i to jest, można mówić o całej wielkiej gałęzi mediów, która właściwie, chociaż nie wprost, nie mówi tego o sobie, ale no, zaburza te relacje. I teraz chodzi o to, żeby te media, które służą komunikowaniu, no, były w większości, żeby przeważały, żebyśmy mieli poczucie, że jeżeli sięgamy pośrodek komunikowania masowego, jaki on by nie był, jaki to by nie był kanał, to nie wchodzimy w rzeczywistość na przykład wykreowaną albo w rzeczywistość zafałszowaną. I teraz na tym polega cała praca dziennikarza, cała praca kształcenia, żeby nie tylko odbiorca, słuchacz umiał to zrozumieć, ten problem, ale także ten, który w tych mediach pracuje. Bo w tej chwili są olbrzymie stacje komercyjne, także w Polsce, które właściwie do swoich redakcji nie przyjmują dziennikarzy wykształconych, tylko przyjmują na przykład absolwentów szkół teatralnych. Chodzi o to, żeby ten, który prezentuje, ładnie wyglądał, miał wspaniałą dykcję, umiał w każdej chwili zachować się, miał szeroki, piękny uśmiech i tak dalej, i odpowiedni kolor oczu. Czyli żeby dziennikarz był aktorem przed swoimi widzami, niezależnie od treści, które głosi. Po prostu aktor to jest ktoś, kto odtwarza rolę. A więc ktoś tę rolę pisze, a aktor odtwarza. On nie mówi swoimi słowami. On mówi słowami tego, który mu coś napisze. Czy w tym kierunku pani zdaniem zmierza przynajmniej część dziennikarstwa? No to jest bardzo dobre i ciekawe pytanie właśnie. Czy ten dziennikarz, który właściwie on jest hipnotyzerem. On hipnotyzuje, ma teleprompter, tak jak ojciec powiedział, i właśnie od wieczora lub od rana rozpoczyna się cały seans hipnozy widza i odbiorcy. Oczywiście tutaj wielkie znaczenie mają także środki, ale zwróćmy uwagę, że już w tej chwili weszliśmy na grunt mediów elektronicznych, bo to one w dzisiejszej rzeczywistości w sposób największy kształtują opinię szeroką, publiczną. Spójrzmy na przykład na media drukowane na prasę. Ona jest bardzo ważna, jest rola, bo ona w sposób długotrwały kształtuje o szeroką opinię publiczną. Dziennikarze mediów elektronicznych, radio, telewizja, jeżeli chcą sięgnąć po poważne problemy, najpierw czytają poważną prasę i tam znajdują swoje tematy i dopiero później wprowadzają je do mediów elektronicznych. Ale z drugiej strony zauważmy, gazeta nawet wysokonakładowa, która na przykład ponad milion, no powiedzmy, ma nakładu, chociaż w polskich warunkach dzienników już takich właściwie nie ma, poza tabloidami, ale o nich to jest, nie wspominam w tym momencie, ale no powiedzmy, czy nawet tygodnik poważny, on ma nakładu powiedzmy około 200 tysięcy, 300, no momentami, to proszę, to jest taki stan, razy dwa powiedzmy, że każdy egzemplarz czyta dwoje czytelników, no to podczas gdy program najprostszy czasem w telewizji, w mediach elektronicznych, to są milionowe widownie, więc kształtowanie, wpływanie na odbiorców przez media elektroniczne jest nieporównywalne z tymi, jakie mają media drukowane, papierowe. Więc dlatego tak ważny jest tutaj też ten kanał informacyjny i te wszystkie media, które rozumieją swoją rolę, na przykład telewizja publiczna czy media, które mają status nadawców społecznych, tak jak na przykład no to radio, na której w tej chwili ojcze rozmawiamy, że nadawcy społeczni, takim na przykład jakim jest Radio Maryja, ale to są nie jedyni nadawcy społeczni w Polsce, chociaż są nieliczni właściwie, a nadawcy na taką skalę jak Radio Maryja to oczywiście nie ma. I tutaj wszystko to, co się łączy z etyką mediów, która szanuje godność odbiorcy, która służy prawdzie, która służy obiektywizmowi dziennikarskiemu, która nie wykorzystuje emocji ludzkich, nie niszczy autorytetów i hierarchii w społeczeństwie, służy aksjologii i to w tym wypadku aksjologii chrześcijańskiej. Dalej, nie ulega terrorowi poprawności politycznej. To wszystko jest tutaj w tym medium społecznym.
i powinno być w każdym medium. Nawet o statusie komercyjnym, bo to, że jest medium prywatne, to nie znaczy, że ono jest zwolnione z tych wszystkich obowiązków. Ma bronić także słabszych, ma bronić upośledzonych, ma pobierać dobre wzorce. Więc tak, żeby ten, to co mówiłam na początku, żeby ten odbiorca wiz rzeczywiście miał poczucie, że nie sięga po jakieś takie, nie sięga do zatrutego źródła. Ale widzimy też, pani doktor, że są media, które, pani powiedziała, że rolą mediów jest też łączenie członków wspólnoty narodowej, ale są media, które no, tę wspólnotę narodową próbują za wszelką cenę rozbić wewnętrznie, czasem skorzystać także z jakichś, no nazwijmy to, swoich sióstr, braci na zachodzie, mam na myśli różnego rodzaju koncerny medialne. Wiemy też, że ten kapitał w mediach, które publikują w Polsce, nie jest polski. Jak spojrzeć na takie media i na kwestie też własności mediów? Bo być może mało kto, włączając na przykład TVN, czy biorąc do ręki Newsweek Polska, bo zwykle jeszcze dodaje się te nazwy, prawda? Polska, Polski. Tak, tak. Im więcej Polski, tym mniej Polski. Tym mniej Polski, właśnie. Jak tak. Na to patrzeć? To jest, tutaj można by nawet na chwileczkę sięgnąć do początku transformacji w Polsce, także transformacji systemu medialnego w Polsce. Okazało się, że wtedy panował wielki optymizm, uważano, że można wszystko pozamykać, redakcję budować od nowa, wpuścić szerokim takim rzędem kapitał, jaki on by nawet nie był. Wtedy sprzedawano za grosze różne tytuły prasowe. Ja pamiętam doskonale ten okres, bo wtedy właśnie wchodziłam także w swoją pracę zawodową. I sprzedawano właściwie wszystko, budowano cały rynek. Także media elektroniczne wtedy zbudowano. Natomiast zniszczono właściwie cały... zaabsorbowani tym, że służą w tej, a nie innej stacji, jeżeli chodzi o kapitał i przede wszystkim mają na uwadze to, by dobrze spełniać oczekiwania swoich właścicieli. Bo to oni decydują o tym, jaka ich rola i życie będzie w danej redakcji. I w tej chwili media, duże te globalne kolosy medialne, właściwie nie służą ani odbiorcy, ani społeczeństwu, ani prawdzie, ani służeniu jakiejś debacie publicznej, kreowaniu, czy łączeniu poszczególnych członków społeczności narodowej, tylko służą własnym, bardzo określonym sprawom. To jest takie, to jest, można powiedzieć, oligarchizacja mediów nastąpiła, a więc służymy sobie w naszych bardzo wąskich, pojętych interesach. I dlatego w tej chwili, jeżeli już musimy odchodzić od tego tak zwanego tradycyjnego podziału Monteskiusza na media, pierwsza władza, prawda, druga władza, władza sędziowska, władza ustawodawcza i ta czwarta władza, o której się mówiło, media. Czasem ta media mają w tej chwili bardzo pośrednią władzę, a czasem właśnie pierwszą i tak naprawdę one decydują o wszystkich. Spójrzmy na naszą rzeczywistość polityczną, która się ostatnio działa. Otóż słynny 16 grudnia. Przecież tutaj rozgrywającymi w dużym stopniu były właśnie media, żeby nie wchodzić w szczegóły jakoś głębiej, bo to może nie ten moment, ale wiemy, że to one nadawały różnego rodzaju sygnały alarmujące i no, integrujące pewne kręgi i tak dalej, i tak dalej. Więc w
Ważny jest bardzo kapitał. Kapitał, który jest w tej chwili na rynku polskim, to są przede wszystkim Amerykanie, to są także Francuzi, to są także Niemcy, bo nie tylko Niemcy. Jeżeli radio przede wszystkim, to są także Niemcy, ale i Francuzi, tak jak mówiłam, jest w tej chwili Lagardère, taki koncern francuski, który w tej chwili zasiedziany w Radia Z, na przykład. To nie wszyscy wiedzą. Oczywiście słuchacz nie musi tego wszystkiego wiedzieć, to jest mu niepotrzebne, ale wystarczy, żeby posłuchał, zobaczył, ile procent rzeczywistej informacji, rzetelnego komentarza publicystycznego jest na antenie, a ile na przykład muzyki. Okazuje się, że badania wskazują, iż muzyka często w tych stacjach komercyjnych, taka muzyka, która jest raczej kakofonią, jest hałasem bardziej, to jest często 80% całego kontentu programowego, przepraszam za słowo, zawartości programowej. Więc jeżeli widzimy nadawcę, który nadaje mało reklam, a daje bardzo ciekawy, wartościowy program, to trzeba to naprawdę docenić, bo to jest wielki wysiłek. Tego rodzaju produkcje programowe wymagają i kosztów, i nakładów, i dziennikarzy, którzy będą rozumieć swoją misję, swoje zadania. No właśnie, a pani doktor, kształcenie dziennikarzy dzisiaj, no choćby Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, która także kształci na kierunku dziennikarstwo różnych specjalności. Jak kształcić, jak podejść do tego młodego człowieka, no, który jest inny niż ten na początku lat 90. czy nawet 2000. Ten wachlarz możliwości docierania do informacji, ta lawina informacyjna, o której już od jakiegoś czasu przecież mówimy, no, ona no, wzrasta w stopniu niepomiernym. Jak on ma się odnaleźć też w tej powiedzmy przypływie informacji, ale z drugiej strony w różnego rodzaju naciskach polityk redakcyjnych różnych redakcji. Tak, jest to, zawód dziennikarza jest bardzo, bardzo interesujący. Też ma taką siłę przyciągania, ale jest to zawód bardzo wymagający, rzeczywiście potrzebujący specjalnych, bo ja bym powiedziała, takich predyspozycji, takich psycho, czasem fizycznych nawet, psychicznych. Dlaczego? Dlatego, że także łączy się to z rozwojem technologii. I tutaj dziennikarz, ja też zwracam na to uwagę i jak czytam literaturę fachową, edukacyjną w tej chwili, to widzę, że na szczęście zaczyna się zwracać na to bardzo uwagę, na ten profil. To znaczy, żeby dziennikarz, wszystko jedno, czy to będzie publicysta, komentator, czy to będzie dziennikarz stricte informacyjny, który zajmuje się tylko dziennikarstwem informacyjnym, żeby nie dał się zafascynować tym technologiom, żeby nie dał się przez nie całkowicie osaczyć i zdominować. Żeby rozumiał to, że to jednak są tylko narzędzia i że one czemuś muszą służyć. A służenie to już jest pierwsze słowo, służba. To jest i polityk to słowo powinien rozumieć, ale i dziennikarz, każdy dziennikarz, bez względu na to. I w tym duchu, myślę, warto zwracać wszystkim, którzy dążą do tego zawodu, chcą się go uczyć, właśnie uwagę, nacisk na to kłaść. Żeby nie dał się zwieść różnego rodzaju technologiom, żeby zawsze rozumiał, co za tą technologią stoi. Aksjologia, prawda, szczerość wypowiedzi, nie wchodzenie w brutalizację przekazów, nie krowanie, nie unikanie jakiejś sensacyjności, to wszystko ma służyć przede wszystkim odbiorcy, żeby ten odbiorca czuł swoją godność jako odbiorca także. No i w tym momencie wchodzi tylko już wtedy doskonalenie tego warsztatu, a więc umiejętność korzystania z technologii, bo one, tak jak każde narzędzie, mogą służyć dobrym sprawom, wspaniałym, szlachetnym, a mogą też niszczyć. I właśnie to rozumienie i później pogłębianie swojej praktyki, także i teorii dziennikarzy, tak żeby oni umieli mówić, mieli dobrą dykcję, to też są takie, wydaje się czasem, rzeczy może nie najważniejsze, ale pamiętam, że nawet jeszcze w PRL-u była tak zwana karta mikrofonowa i to dziennikarze mieli, która umożliwiała bycie na antenie, wstęp na antenie. Ja w tej chwili czasami tak na marginesie dodam, że czasami tak ze smutkiem obserwuję, jak słucham niektórych anten, nawet stacji takich
no, niekoniecznie komercyjnych, kiedy widzę, że jeżeli są goście, a w stacjach komercyjnych zwłaszcza, jeżeli są goście ze strony konserwatywnej, prawicowej zapraszani, to wszyscy mają jakąś wadę wymowy. Przepraszam za tą wycieczkę taką, ale to naprawdę jest drażniące. I myślę, że dziennikarze, zwłaszcza ci, którzy czują się związani ze stroną konserwatywną, prawicową, powinni pracować także nad swoją dykcją, bo te rzeczy można ćwiczyć, można je eliminować. Także i forma, i treść. A zatem etyka i to ta etyka właściwa, prawdziwa, kompetencja, warsztat, który kształtuje się praktycznie przez cały czas, a nie tylko w ramach takiej czy innej szkoły. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za te przemyślenia związane z zawodem dziennikarza. Dzisiaj dziennikarzom właśnie życzymy tego, by mieli poczucie służby, służby wspólnocie narodowej, służeniu swoim odbiorcom, a równocześnie służenia prawdzie, która, no choć może to są takie słowa górnolotne, ale, no, ale one się realizują w konkretnych programach, audycjach, w serwisach informacyjnych. No tutaj jest właśnie ta weryfikacja. Po co ja to robię, dlaczego ja to robię, dla kogo ja to robię i jaki będzie tego efekt, jaki będzie tego skutek wymierny dla wspólnoty, a nie efekt w postaci takiego czy innego awansu, takiego czy innego konta w banku. Ojcze, dodam, że to słowo prawda, które ojciec wymienił, wcale w tej chwili nie jest górnolotne. Ja miałam też taki okres, że troszeczkę unikałam takich słów z wielkiej litery, ale widzę, że w tej chwili rozwój technologii szalony, horrendalny wręcz, wskazuje na to, jak ważne są wartości właśnie. I nie obawiajmy się w tej chwili tych słów z wielkich liter. Prawda, obiektywizm, służenie, to wszystko ma sens i ja od siebie także życzę przede wszystkim satysfakcji wszystkim, którzy służą na tej niwie właśnie, niosą informacje, wypełniają funkcję misji dziennikarskiej, żeby mieli jak najwięcej satysfakcji zawodowej, ale także i tej osobistej, spełnionej pracy. Bardzo dziękuję pani dr Hanna Karp, medioznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Bóg zapłać za rozmowę. Bóg zapłać, dziękuję. Telewizja ZDF będzie usuwać wpisy niezwiązane z tematem zamieszczanych na stronie materiałów, będzie blokować autorów postów i to jest odpowiedź na trwającą w internecie akcję publikowania hashtagów niemieckie obozy śmierci, które to hashtagi przypominają o tym, że to Niemcy budowali obozy, to Niemcy obsługiwali obozy, to Niemcy są odpowiedzialni za obozy zagłady z okresu II wojny światowej. Były więzień niemieckiego obozu Auschwitz, Karol Tendera, wygrał rozprawę, w której zarzucił niemieckiej telewizji ZDF używanie kłamliwego sformułowania polskie obozy zagłady.
miały być przeprosiny. Przeprosiny zostały mocno schowane. Trzeba ich specjalnie było szukać. Wyrok sądu nie został wykonany. No i z nami jest pan profesor Wojciech Polak, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej i redaktor naczelny czasopisma Fides Ratio et Patria działającego przy Wyższej Szkole. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Czy już na Niemców nie ma mocnych? No, ja myślę, że jeżeli będziemy działać tutaj konsekwentnie i solidarnie, to sobie z tym poradzimy. No, przesyłanie zresztą na stronę telewizji niemieckiej tego różnego typu memów, jak to się mówi w języku internetowym, jest w sumie takim wyrazem naszej polskiej solidarności. Ta telewizja postąpiła bardzo niegodziwie. Wyrok sądowy, no już zacznijmy od tego, że w ogóle użyli tego sformułowania polskie obozy koncentracyjne, co jest czymś nie do pomyślenia. Potem, gdy przegrali proces sądowy, to zamiast wykonać wyrok w całej rozciągłości, to zaczęli różne kombinacje. No, postępowanie telewizji niemieckiej jest tutaj przykładem szerszego zjawiska. Niemcy robią wszystko, żeby się wybielić. Właściwie cała historia powojenna Republiki Federalnej Niemiec to jest działanie w kierunku zmniejszenia tego poczucia winy, no także niestety, i to trzeba jasno powiedzieć, w kierunku uratowania od odpowiedzialności karnej rozlicznych zbrodniarzy nazistowskich. Ci, co zostali skazani jeszcze, gdy nie było Republiki Federalnej, tylko strefy okupacyjne, no to często zapadały wyroki śmierci lub wieloletniego więzienia. Gdy Republika Federalna Niemiec odzyskała niepodległość, to karę śmierci zniesiono, wyroki, no, trochę wydano, czasem nawet bardzo wysokie. Tylko co z tego, kiedy ci zbrodniarze skazywani na dożywocie byli zwalniani po 5 latach z powodu złego stanu zdrowia. No właśnie, spośród 70 tysięcy zbrodniarzy z obozów śmierci skazano w sumie mniej niż 2000. Centrum Szymona Wiesenthala przygotowało listę żyjących niemieckich zbrodniarzy. Są na niej osoby mieszkające w różnych krajach. IPN opracował listę 9,5 tysiąca SS-manów, którzy byli w Auschwitz. Z tej liczby skazano tylko 49 zbrodniarzy. Ależ oczywiście, i Niemcy robili wszystko przy pomocy jakichś kruczków prawnych, przy pomocy rozmaitych dziwnych przepisów, żeby uchronić ich od odpowiedzialności, a gdy w końcu w wyniku nacisku międzynarodowego byli niektórzy wyjątkowo stawiani przed sądami, to po pierwsze te rozprawy trwały latami, a poza tym zapadały wyroki dziwnie niskie, które nie były w ogóle egzekwowane albo w dużym stopniu nieegzekwowane, czyli po prostu zbrodniarz wychodził po kilku latach ze względu na zły stan zdrowia. Więc tu, jeżeli mówimy o rozliczeniu z nazizmem, z brunatną przeszłością, to Niemcy zbyt wiele nie zrobiły. Zresztą ludzie związani z tą brunatną przeszłością przez całe lata robili ogromne kariery w Republice Federalnej Niemiec. Kanclerz z lat 60. Kurt Kissinger był szefem propagandy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w czasie II wojny światowej i aktywnym działaczem NSDAP. Pierwszy generał w Bundeswehrze w Armii Republice Federalnej Niemiec, który nie był członkiem NSDAP, pojawił się w 1978 roku dopiero. No więc to nam pokazuje, że niewiele zrobiono tutaj, żeby się oczyścić z tej dawnej przeszłości. Co gorsza, już od wielu lat jest prowadzona w Republice Federalnej Niemiec akcja zamazywania pewnych okoliczności i zakłamywania. No to, że się pojawiają te sformułowania polskie obozy koncentracyjne, nie jest przypadkiem. To, że się używa określenia, że te zbrodnie, które były dokonywane w czasie II wojny, to były dokonywane przez nazistów, a
polityka państwa niemieckiego prowadzona w sposób długofalowy, rozłożona, powiedziałbym, na poszczególne etapy, Polska znowu taka trochę ogłupiona resetem w stosunkach niemieckich, gestem, prawda, pokoju, przyjaźni i tak dalej, mówi, no nie, nie, teraz nie możemy tak już mówić, bo bo co Niemcy powiedzą, chcemy przecież, żeby to był dobry sąsiad, czy taka amnezja, takie zafałszowywanie również ze strony polskiej historii, takie wstydliwe, jakbyśmy my rzeczywiście byli jakąś stroną współwinną, współodpowiedzialną przez te lata, 27 lat tak naprawdę tej tak zwanej wolnej Polski. Jak to dzisiaj też ocenić z perspektywy historycznej, bo doszliśmy do momentu, gdzie musimy się bronić. Musimy się bronić i to trzeba ocenić bardzo źle. Milczeliśmy wtedy, gdy trzeba było mówić w imię właśnie dobrosąsiedzkich stosunków, w imię pojednania polsko-niemieckiego. Doszło w końcu do tego, że w Europie, nie tylko w Niemczech, ale w Europie młody człowiek zapytany, kto to był nazista, czasami odpowiada Polak. Co już jest zupełnym horrendum, tak się stało we Francji, gdzie wśród studentów zrobiono ankietę, w której bodaj 70% studentów napisali, że naziści to byli Polacy. No więc doszło już do tak daleko idącego zakłamania pojęć, że my nie możemy milczeć. Niestety, jesteśmy trochę sami sobie winni, że tolerowaliśmy to wszystko, że nie reagowaliśmy, że nie podnosiliśmy larum na całą Europę, na cały świat. Dzisiaj musimy reagować w sposób zdecydowany. Musimy, uważam, że państwo polskie w ogóle powinno takie pozwy jak pana Karola Tendery wspierać, także pod względem finansowym wspomagać, bo sądzenie się w tych sprawach nie jest wcale rzeczą tanią, zwłaszcza za granicą, ale to trzeba robić. To trzeba robić. Tacy redaktorzy telewizyjni czy redaktorzy gazet, którzy wypisują takie głupstwa, którzy używają określeń polskie obozy koncentracyjne, powinni zdawać sobie sprawę, że za takie coś mogą zapłacić setki tysięcy dolarów przed sądem. Panie profesorze, od jakiegoś czasu też, po pierwsze na Zachodzie, ale nie tylko w Europie, ale w różnych częściach świata, łącznie przecież powiedzmy to z prezydentem Obamą i szefem FBI, którzy mówili o polskich obozach koncentracyjnych. Również w Polsce pojawiają się takie określenia jak, że w Polsce odradza się faszyzm, że kaczyzm jest formą faszyzmu. Więc skoro opozycja radykalna mówi o tym, że w Polsce odradza się faszyzm, skarży się do wszystkich możliwych trybunałów, sądów, parlamentów, jeździ tu, tam i robi panikę wokół tego, co jest w Polsce, mówiąc o faszyzmie, no to skoro się odradza, to znaczy, że kiedyś też był, a przecież to faszyści prowadzili obozy koncentracyjne, obozy zagłady. Patrz, w takim razie polscy faszyści to robili, polscy naziści to robili, więc skoro się odradza, to znaczy, że kiedyś tak było. Tak, no więc prowadzenie takiej narracji jest niezwykle szkodliwe dla naszego obrazu, dla wizerunku Polski za granicą, ale także dla prawdy historycznej, bo to zawiera mnóstwo kłamstwa. Właściwie cała taka narracja jest kłamliwa. Po pierwsze, nie ma mowy o żadnym faszyzmie w Polsce. Mamy normalny system demokratyczny, nawet z większymi swobodami demokratycznymi niż ma wiele państw Europy Zachodniej. Z drugiej strony nie ma co się odradzać, jak ksiądz powiedział, bo nigdy żadnego faszyzmu w Polsce nie było. Ale widać, że niektórym ludziom cele wewnętrznej walki politycznej o odsunięcie od władzy obecnej ekipy rządzącej są tak bliskie, są tak ważne, że gotowi są pisać, iść na Zachód, zarówno do instytucji europejskich, między innymi z rozmaitymi donosami nieprawdziwymi, kłamliwymi, przynoszącymi ogromną szkodę naszym interesom
no tu można tylko wyrażać jak największe ubolewanie. Dlatego już powiedziałem na początku, my Polacy w pewnych kwestiach, bez względu na to, jakie mamy poglądy, powinniśmy być solidarni. Jeżeli jest kwestia prawdy historycznej, jeżeli jest kwestia obrony przed szkalowaniem, przed mówieniem i pisaniem głupot, to tutaj każdy bez względu na to, którą partię polityczną popiera, z jakim ugrupowaniem jest związany, jaki ma poglądy, powinien występować solidarnie jednym frontem. Są pewne polskie obowiązki, użyjmy słów Dmowskiego, które obowiązują nas, Polaków wszystkich. Panie profesorze, w trakcie, kiedy trwa także akcja internautów oburzonych tym, co się dzieje i Polacy postanowili wziąć, tacy zwykli Polacy postanowili również wziąć sprawy w swoje ręce i oddziaływać poprzez media społecznościowe, pokazując poprzez różnego rodzaju ikony, wpisy, jaka jest prawda o tych obozach. Na rynku wydawniczym wydawnictwa Znak Horyzont, co ciekawe, wydawnictwo Znak, to zdaje się wydawnictwo katolickie, przynajmniej tak się deklarują. Pojawia się książka Marka Łuszczyny, Mała zbrodnia, polskie obozy koncentracyjne. Takie sformułowania padają także przy omawianiu książki przez Newsweek Polska. No i między innymi są takie sformułowania, jak polskie obozy koncentracyjne znajdowały się niemal w całej Polsce, przetrzymywano w nich zarówno Niemców, Ukraińców, Łemków, jak i Polaków, w tym żołnierzy wyklętych, słowem wszystkich wrogów władzy ludowej, zdrajców narodu polskiego i tak dalej, i tak dalej. Jak pan profesor patrzy na tego rodzaju publikacje, na tego rodzaju sformułowania pojawiające się w Newsweeku polskie obozy, no i książkę, która również w tytule ma polskie obozy, wydawnictwo Znak Horyzont? No jest tutaj kwestia, że tak powiem, bardzo w sposób nieprzemyślany, niemądry używanego słownictwa. I to jest sprawa podstawowa. Niemcy, znaczy Sowieci, gdy wkroczyli do Polski, zajęli także niemieckie obozy koncentracyjne. W niektórych z nich zrobili swoje obozy do przetrzymywania różnych kategorii ludzi. Obozy także w Polsce organizował na przykład Urząd Bezpieczeństwa. Rzeczywiście i dla mniejszości narodowych, i dla Niemców, i na przykład dla żołnierzy Armii Krajowej. Musimy zrozumieć tylko jedno. To nie były polskie obozy koncentracyjne, ponieważ organizowali je albo Sowieci, którzy byli okupantami, albo ich polscy pomocnicy z Urzędu Bezpieczeństwa, którzy też w zasadzie działali w imieniu władz okupacyjnych sowieckich. Czyli to jedna okupacja niemiecka została zastąpiona przez okupację sowiecką. To jeżeli UB prowadziło jakiś obóz, no to trudno powiedzieć, że to był obóz prowadzony przez Polaków, bo to był obóz prowadzony przez sowieckich pachołków, którzy wykonywali ich rozkazy. Polacy tej władzy nie wybierali, referenda, wybory były fałszowane i nie było demokratycznego mandatu na to, żeby ta władza zainstalowana przez Sowietów była polską władzą. Oczywiście, no i rzecz jasna, że w tych obozach byli Ukraińcy, i Łemkowie, i Niemcy. Byli jednak także, i to stanowili zdecydowaną większość, polscy patrioci przeciwstawiający się władzy komunistycznej. W tych obozach pracy, obozach górniczych, kopalniach uranu i tak dalej, bo Urząd Bezpieczeństwa, władza komunistyczna rzeczywiście takich obozów zorganizowała całą sieć. Ale jak już powiedzieliśmy, to była władza okupacyjna, to nie była w istocie władza polska. Panie profesorze,
profesorze, zapewne artykuł Newsweeka, książka Marka Łuszczyny wydana przez Znak zostanie wykorzystana w antypolskiej propagandzie. No, co ciekawe, też redaktorem naczelnym Newsweeka jest ten, który protestuje przeciwko obecnej władzy w Polsce, Tomasz Lis, a zdaje się Newsweek, co ciekawe, to także wydawnictwo szwajcarsko-niemieckie. No więc to czasami nie są to przypadki. Tu trzeba podkreślić, że no niestety no, są Polacy, którzy dają taki żer pisanie pod głupie propagandzie antypolskiej, czy też tym różnym sformułowaniom, które nie mają w ogóle pokrycia w prawdzie historycznej. No, także filmy się kręci pod tym, w tym duchu, na przykład Pokłosie, prawda, słynny film. No, trzeba tylko ubolewać i trzeba tylko, no, przeciętny Polak powinien bardzo, bardzo uważać, gdy czyta tego rodzaju treści, gdy czyta tego rodzaju tygodniki. Czasami rzeczywiście warto się zastanowić, kto za tym stoi, kto za tym może stać. I czy warto coś takiego brać do ręki. Oczywiście. Bardzo dziękuję, pan profesor Wojciech Polak, historyk, nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Obudź się, Polska, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość, bo ojczyzna kolor wiara, zdradza naszych nasz sztandara. Powstańcie z wązych mokra syna. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z wąsek mógra wzywa. Aktualności dnia jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, IPN na mocy decyzji prezesa i kolegium Instytutu Pamięci Narodowej opublikował dzisiaj pierwszą część wykazu dokumentów wyłączonych z tajnego zbioru w archiwum Instytutu. To około 6,5 tysiąca jednostek archiwalnych. Może powiedzmy najpierw, co to jest ten zbiór zastrzeżony IPN, którego wykaz na razie dzisiaj ujrzał światło dzienne? Jest to zbiór dokumentów, który ze względu na bezpieczeństwo państwa polskiego, ze względu na jego interes, został wyłączony z takiego naturalnego procesu ujawniania, bo pamiętajmy o tym, że praktycznie całe archiwum IPN-owskie jest dostępne tak dla dziennikarzy, jak i dla naukowców, tak i dla po prostu ludzi, zwłaszcza tych pokrzywdzonych. W związku z czym wokół tego zbioru zastrzeżonego ze względu na dość niejasne, przynajmniej zewnętrznie, kryteria jego utajnienia rosło sporo wątpliwości, sporo pytań, czasem nawet sporo mitów. Wiemy o tym, że państwo polskie już od czasu upadku komunizmu funkcjonuje prawie 28 lat, a więc to, co mogło być interesem państwa polskiego jeszcze w latach tuż po upadku komunizmu, no, na przykład jakieś kwestie relacji międzynarodowych, jakieś agentury polskie, ale nie w znaczeniu tym złym, tylko
jakiejś obronności w zakresie agenturalnej, że to wszystko gdyby mija, to mija pewien czas, który jak gdyby to weryfikuje, to znaczy w tym sensie, że coś już nie jest istotne w perspektywie tego bezpieczeństwa, w związku z czym naturalnym jest odtajnienie tego, nad tym trwają prace, też zapada decyzja. No co z pewnością, ale to dopiero już w toku realnych badań w jakiś sposób pewnie rzuci nowe światło, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę ten wywiad PRL-owski zewnętrzny, ale być może też na wiele osób, działalność wielu osób, które w PRL się uwikłały lub które funkcjonowały w całym tym aparacie przymusu. Oczywiście mówi się też o sporej ilości taśm nagranych. No pytanie jest o ich jakość, jak to się uda odtworzyć. W każdym razie no, dla historyków, a być może też po części dla całego życia publicznego, będzie to rzecz interesująca. No właśnie, opinia publiczna w Polsce ma oczekiwania związane ze zbiorem zastrzeżonym. Zresztą jak jest nazwa zastrzeżony, to te oczekiwania, apetyty i wyobrażenia rosną każdego człowieka. Głównie te związane z transformacją, z okresem transformacji tuż przed i po upadku komunizmu, ludzi, którzy na to wpływali, mechanizmów, które tym rządziły. Jak pan profesor postrzega wagę też tych dokumentów i czego pana zdaniem, z pana doświadczeniem możemy się z tych dokumentów dowiedzieć? Pan profesor Cęckiewicz dzisiaj na konferencji mówił, że są też dokumenty na temat kluczowych momentów biografii generała Kuklińskiego. No to jest między innymi ten ciekawy wątek, jeśli bierzemy pod uwagę kwestię tej historii najnowszej, bo ten spór o generała Kuklińskiego wciąż jest żywy. Być może przyjdą jeszcze inne kwestie. Pamiętajmy o tym, że jeśli jest wywiad ten zewnętrzny, zwłaszcza PRL-owski, to mamy do czynienia też z całą przestrzenią życia emigracji. To nie jest sprawa tylko i wyłącznie wewnątrz Polska, ale mnóstwo osób funkcjonowało w obszarze emigracji, następowała inwigilacja, dezintegracja też tego środowiska na skutek bardzo intensywnych działań służb komunistycznych, więc to może być od tej strony poznawcze, ale i społecznie niezwykle ważne. Natomiast pamiętajmy też o tym, że nie wszystko, co zwiemy zbiorem zastrzeżonym, nam będzie aż tak sensacyjne, bo proszę pamiętać, że o wiele bardziej sensacyjne było ujawnienie wspomnianej czy już przysłowiowej szafy Kiszczaka, ponieważ pamiętajmy o tym, że agenci służb, mówiło się, wiele teczek zniszczyli, wiele teczek zostało w jakiś sposób zlikwidowanych. Ale ta likwidacja, jak to mówią Sowieci, dokumenty nie płoną, jest, czy było przechowywanych, więc pamiętajmy o tym, że zbiory zastrzeżone, w cudzysłowie teraz mówię i metaforycznie, w dużym stopniu nie tyle są w IPN-ie, co są jeszcze w rękach dawnych ludzi i służb, więc to trzeba jak gdyby czytać też w takim kontekście. No nie wszystkie te nadzieje na to, że pewne pytania, które sobie stawiamy w kontekście PRL-u, że wszystko zostanie rozwiązane, jeśli ten zbiór zastrzeżony w pełni już ujrzy światło dzienne. A czy on może komuś zaszkodzić, ten zbiór? Ktoś może obawiać się, że mu zaszkodzi? Ktoś, kto funkcjonuje jeszcze w przestrzeni publicznej? Nie no, z pewnością ileś tam autorytetów, w cudzysłowie, czy ludzi, którzy wydawało się byli uwikłani w PRL, może to dotknąć. No ale to jest zawsze potrzebne. Pamiętajmy o tym, że tylko w prawdzie da się z komunizmem walczyć. Tylko prawda jest w stanie ostatecznie oczyścić nas z tych naleciałości. Minęło już sporo lat, ale ciągle jeszcze mamy te oto brzemię i najbardziej, że tak powiem, skutecznym działaniem, żeby to brzemię zrzucić,
zrzucić z ramion życia, jak obciążenie życia społecznego, jest rzucenie światła prawdy, a to ujawnienie dokumentu zawsze takie światło rzuca, to daje szansę takiej już rzeczowej analizy dla historyków, też dziennikarzy, i jeśli to się dokona do końca, że tak powiem, to tylko należy się z tego cieszyć. Bardzo dziękuję. Pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ta rozmowa kończy wydanie aktualności dnia po 13, już minuta po godzinie 14, o godzinie 16 w ramach aktualności. Radiowy ekspres studencki przygotowany przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Obudź się, postawę, niech opadnie kłamstwa tła. Przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii. Funkcjonariusze biura weszli dziś do Ministerstwa Rozwoju oraz do zakładów PZL Mielec i Świdnik. Jak informuje Piotr Kaczorek z CBA, celem działań podjętych w tych placówkach jest zabezpieczenie dokumentów niezbędnych dla sprawy. Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury regionalnej w Szczecinie w sprawie przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii realizują postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, zabezpieczają dokumentację w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, w polskich zakładach lotniczych w Mielcu oraz wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik. W kwietniu 2015 roku ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej wybrało do testów francuski śmigłowiec Caracal produkcji Airbus Helicopters, tym samym odrzucając oferty zakładów w Mielcu i Świdniku. Wybór krytykowało Prawo i Sprawiedliwość. W październiku ubiegłego roku prowadzące negocjacje offsetowe Ministerstwo Rozwoju zakończyło rozmowy z Airbus Helicopters, uznając ich dalsze prowadzenie za bezprzedmiotowe. Jesienią ubiegłego roku warszawska prokuratura uchyliła decyzję z 2015 roku o odmowie śledztwa z ówczesnego zawiadomienia posłów PiS w sprawie przetargu na śmigłowce i badała sprawę w postępowaniu sprawdzającym. Teraz prowadzi je prokuratura regionalna w Szczecinie. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Proponowane przepisy mają stanowić narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami dokonującymi m.in. nielegalnego obrotu paliwami, skażonym alkoholem, suszem tytoniowym czy wyłudzeń niezapłaconych podatków. Monitoring transportu drogowego w 2017 roku ma przynieść 330 milionów złotych dodatkowych dochodów budżetu, zaś w przyszłym przeszło miliard złotych. To zapowiadany kolejny element uszczelniania systemu podatkowego, zwraca uwagę poseł PiSu Janusz Szewczak, wiceszef Sejmowej Komisji Finansów. Warto przypomnieć, że za poprzednich 8 lat rządów Platformy i PSL-u trwał właściwie taki rozbój, biały dzień, rabunek tych dochodów podatkowych właśnie między innymi z akcyzy, paliw, papierosów, to można szacować na miliardy złotych rocznie. Były takie okresy za czasów rządów Platformy i PSL-u, że potrafiło dziennie przez polskie granice wjechać 300 cystern z fałszowanym paliwem. No to pokazuje skalę przemytu przestępstw podatkowych, uszczupleń podatkowych. Być może nawet warto było zorganizować komisję śledczą.
tematu, na przykład karuzel VAT-owskich, trafiały? Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma uzupełniać tzw. pakiet paliwowy. Obowiązująca od 1 sierpnia ubiegłego roku nowelizacja ustaw o VAT i akcyzie, prawa energetycznego oraz ustawy o zapasach paliw ma uszczelnić wybór VAT. Trwają przygotowania do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Sejmie odbędzie się dziś posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania Obchodów Rocznicowych. Posłowie będą rozmawiać na temat różnych koncepcji i inicjatyw, które zostaną podjęte w całej Polsce. Ich celem jest radosne przeżywanie jubileuszu, mówi przewodniczący Parlamentarnego Zespołu poseł Jacek Kurzępa. Jesteśmy na etapie słuchania w koncepcję Pałacu Prezydenckiego i obecności pana ministra Kolarskiego i przedstawi nam założenia, zamysł, refleksje, intencje Kancelarii Prezydenta i samego prezydenta. I w kolejnych miesiącach będziemy spotykać się z reprezentantami rozmaitych instytucji ku temu, żeby w roku 2017 zaprosić, zainicjować, zachęcić tak, żeby w roku 2018 pączkowały rozmaite inicjatywy, żebyśmy wspólnie, radośnie zainicjowali obchody stulecia niepodległości. Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbędą się w 2018 roku i zostaną przedłużone do 2019 roku. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni, które zakończyło I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskała niepodległość. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona dziennikarzy i prasy katolickiej. W swoich czasach korzystał z dostępnych mediów. Święty Franciszek pisał książki, żeby trafić do jak największej liczby osób. W ten sposób bronił też Kościoła katolickiego, dyskutując z ówczesnymi herezjami. Dziennikarstwo jest siłą, która obecnie oddziałuje na całe społeczeństwa, na politykę czy kulturę. To bardzo ważny zawód, który powinien podlegać określonym prawidłom moralnym, podkreśla redaktor Anna Pietraszek, członek zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Dzisiaj dziennikarstwo wymaga ogromnej odwagi, ogromnej zgodności, pracy w zgodzie z sumieniem, z tym, kim się jest, co się reprezentuje i co się robi w życiu codziennym. I w takim dziennikarstwie, przy takim dziennikarstwie możemy, my Polska, możemy wygrać wszystko, co najlepsze. Możemy być dziennikarze źródłem tego przekazu prawdy, tego, co naprawdę się dzieje, co jest ważne, jakie decyzje w naszym imieniu podejmuje rząd. Do przekazywania nadziei i ufności we współczesnych sieciach informacyjnych wezwał ludzi mediów metropolita częstochowskim ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski w przesłaniu na Dzień Świętego Franciszka Salezego podkreślił, że współczesny świat, a w nim również nasza ojczyzna, potrzebuje ludzi, którzy przekażą nowe motywy życia i nadziei. Z okazji wspomnienia świętego Franciszka Salezego jutro w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się sympozjum naukowe Oblicza Dumy Polaków. Amerykańscy żołnierze mieli kolejny wypadek na polskich drogach. Do zdarzenia doszło na trasie między Żaganiem a Świętoszowem. Ciężarówka zderzyła się na prostej drodze z cywilnym busem. Dwie osoby zostały ranne. Poszkodowani to kierowca i pasażer busa. Wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajęła się żandarmeria wojskowa. W ubiegłą sobotę w rejonie miejscowości Piaski w powiecie zielonogórskim do rowu wpadła ciężarówka, z której wysypał się ładunek, między innymi amunicja. Amerykańskie media informują, że wojska Stanów Zjednoczonych w Europie Wschodniej napotkały logistyczne problemy. WSJ napisała, że podczas przejazdu z Niemiec do Polski kilka amerykańskich pojazdów pancernych zostało uszkodzonych pod mostami. Okazały się niższe. Rozmieszczenie w Europie jednostki Stanów Zjednoczonych liczącej 4000 żołnierzy i 90 czołgów było sprawdzianem zdolności do szybkiego przerzucania wojsk. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Zapraszamy bardzo serdecznie na audycję dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja. Dziś podejmiemy temat modlitewnik Gertrudy Mieszkówny sprzed 1000 lat. Naszymi gośćmi będą pan profesor Artur Andrzejuk z sekcji historii i filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ksiądz Łukasz Kadziński, a także państwo Maria i Andrzej Czachorowie. Serdecznie zapraszamy, początek o godzinie 21.30.